Co tu robię? Sporo tych królików tu musiało mieszkać. Jestem bardzo zadowolony z taką. Pani prezes! Co wymyśliłeś? Takie. W ogóle co to jest? Na początku się tego bardzo bałem. Ale w Sopocie znalazłeś bezpieczne miejsce. O nie, nie patrzcie. Ludzie mnie prześwitują z podu. Ale one dzieci prześwitują. Zapraszam do oglądania dalszej części. A witam was bardzo serdecznie. Dzień dobry. Moi drodzy, jestem znowuż z wami. Kasia dzisiaj do nas dołączy i zgodnie z tym, co zapowiadałem, będziemy budować most. Już tutaj troszeczkę, że tak powiem, przymiarek było przez weekend. Na spokojnie sobie z Kasią rzuciliśmy tutaj takie deski i zrobiliśmy taką pseudo drabinę, po której można się dostać na tą część. I tutaj dzisiaj będziemy pracować z Kasią w tym buszu. Cała ta półka zostanie, że tak powiem, przycięta mocno, bardzo mocno. I chcielibyśmy sobie tam postawić wannę na końcu. A robimy to dlatego, że nie mamy co innego robić. Bo sytuacja z koparką wygląda tak, że miałem wynajmować koparkę. Później się okazało, że może kupię koparkę. Bo zobaczyłem, że w Polsce sprzedają za 20 tysięcy złotych nowe koparki. Takie mini koparki, które mógłbym sobie tutaj po prostu wyrównać teren, wyrwać korzenie, wszystko zrobić, a za 2 lata go sprzedać. Ale zrobiłem research i też wam bardzo dziękuję, dużo osób pisało. Czy to w ogóle ma sens, czy te koparki z Chin są zdatne i większość ludzi napisała, że nie. Że po prostu nie jest nic warte. Można to sobie przekopać, nie wiem, choinkę wyrywać, albo nie wiem, tam przekopać jakiś ogródek, ale ogólnie to jest 800 kg waży, ma bardzo małą moc i nie ma sensu, żebym to robił. Więc porzuciłem pomysł kupowania koparki. Pomyślałem, że wynajmę tą koparkę, ale jak zobaczyłem filmiki z instruktażowej, jak używać koparki, pomyślałem sobie, że przez pierwszy tydzień to ja w ogóle będę się uczył tej koparki, a za drugi tydzień dopiero będę kopał w tym wielkim słońcu. Więc trzecia opcja, wynajem koparki z operatorem. Czekam na telefon od pana, który tutaj w okolicy obsługuje i jak on przyjedzie, to będzie kopał dalej i tam będę mógł wtedy pracować i robić domki, zadaszenia, podesty i tak dalej. Więc korzystając z tego, że nie ma co robić, będziemy robić wannę i będziecie dzisiaj świadkami tego. Ale najpierw dla wszystkich spragnionych sytuacja kocia. Krocia wstawka. Co tam kocie? Zobaczcie, jak ona już jest duża. Jak urosła. Dobrze karmiona. Kociałeczka kochana. Chodź Ari. Reaguje na słowo Ari. Ari, Ari. Ari, Ari. Nie może się bawić tymi firankami, ale no lubi. O, Kasia zrobiła Rilsa. Ze mną. I kota. Dobre, no. Może być? Pewnie, że tak, super. Jak chcecie zobaczyć, co Kasia tworzy, a Kasia tworzy super rzeczy na Instagramie, to wbijajcie na nasz profil na Instagramie Podróżowanie. Kasia tam robi tak piękne relacje po prostu i to jest na bieżąco, co się u nas dzieje, więc jest też dużo rzeczy, których nie widać na vlogach. Ari! 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 Co tu robię? Aha, idę teraz do kontenera po kosiarkę. Muszę zmienić ostrze w mojej koparce na to śmigło, bo przez ostatni czas dokaszałem sobie trawę taką zwykłą żyłką. Natomiast ta żyłka, ona w ogóle nie tnie tych jeżyn, ostrężyn, a tam jest ich bardzo dużo, więc najlepiej spisuje się to na tę ostrężynę. Jest lekko tutaj poprzebijane i tępe, ale to sobie daje bardzo dobrze radę. Przy okazji jeszcze, z kolei tak się tutaj będę kręcił przy tym, na oliwie, bo dostałem taki smar, chyba nie na oliwie, na smaruję tutaj te łożyska, bo nie wiem, kiedy to robiłem ostatni raz. Tutaj się wbije patyka i odkręca. O, to luźno przykręcone. Na to i przykręcamy. Okej. Teraz tak. Tu mamy smar. Ciekawa, to jest opcja. Nie, dużo tego się tam wciska.
No już. Dużo osób mi o tym pisało, nawet mój brat do mnie dzwonił w tej sprawie i pan przy zakupie kosiarki mi o tym mówił, ale pomyślałem, że ten kanał też nie musi służyć tylko i wyłącznie mi, żebym ja moją wiedzę poszerzał, ale jak ktoś z was tutaj ogląda i się nie zna jeszcze na takich sprzętach, to też może się coś ciekawego dowiedzieć. Mianowicie, jeżeli robicie taką mieszankę do kosiarki, olej z benzyną, to taka mieszanka ma żywotność tylko 30 dni. Można po prostu sobie zatrzeć silnik, jeżeli się zużyje takiej ponad 30-dniowego takiej mieszanki. Ciekawą uwagę mi też mój brat powiedział, jeżeli na przykład kończycie kosić i będzie na zimę, albo na jesień, albo na dłuższy okres kosiarka odstawić, to warto z kanistra w środku tutaj, z baniaczka, zlać po prostu to paliwo i zapalić silnik, tak żeby wypalić to paliwo, które jest w środku w silniku, bo później ono w przyszłości pierwsze pójdzie na ogień i może spowodować bardzo duże zniszczenie w kosiarce. To taka ciekawostka. Okej, dobra, mamy wszystko. To ubieram kostium. I jazda. Przebrałem się i przyszedłem z ręcznymi narzędziami, bo znalazłem tutaj ładną wiśnię albo śliwkę i nie chcę jej po prostu uciąć, więc ręcznie dokańczam tutaj tą robotę. Całkiem sprawnie mi to poszło. Mam już tutaj wycięty piękny kawał, gdzie będzie wanna. Jeszcze nie wiem, czy tak, czy tak, czy tak, czy tak. Tutaj zacząłem grabić i sprzątam tą część. Nie koszę wszystkiego, bo to też nie ma sensu, żebyśmy całkowicie wykosili. Bo na przykład tu nam rosną pyszne jeżyny i jest ich całkiem dużo, więc poza tym, że to jest chwast i nas zarasta, to daje owoce, które niedługo będą dobre. Na razie jeszcze nie są, ale jest ich sporo, więc zostawiam to. Tutaj mamy prawdopodobnie gruszkę albo jabłoń. Tego jeszcze nie jestem pewien. A może śliwka. W każdym razie mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, z dziesięć albo więcej takich drzewek do przesadzenia. Ja sobie je stąd zabiorę w przyszłym roku. Tu jest ich troszeczkę więcej. Na środku oczywiście wiadomo oliwka, bo mamy wszędzie oliwki. Tutaj mamy figa. A tu prawdopodobnie mamy królicą jamę. Bo jak już kiedyś wam mówiłem, my tu mamy króliki. Zające, stop, zające, nie króliki chyba. Dobra, nieważne. Dziko żyjące zająco-króliki. I mamy takich norek tutaj więcej. Nie wiem, czy to zobaczycie przy tym świetle. Ostatnio kot nam wszedł głęboko właśnie w tą jamę. I takich jam tutaj mamy więcej. Nie wiem ile, dużo. Na całym tym brzegu są porobione. Ta jest duża, a tam gdzieś jest jedna taka wielgachna. Ja nie wiedziałem w ogóle, co to jest. Na początku się tego bardzo bałem. Myślałem, że tam po prostu jakiś wilg żyje. A tu już są kolejne. Ojej, tu jest ich dużo za tymi pajęczynami. Kilka. Znaczy ja obstawiam, że to są króliki. Nie wiem, co innego mogłoby wydrążyć taką jamę. Nie wiem, czy króliki są zadowolone z tego, że tutaj będzie kąpielowy salon, ale bo one tutaj właśnie mieszkają. Tu sobie najczęściej je widujemy. Ale nic, no. Co wam jeszcze chcę pokazać, to dęby. Mamy bardzo dużo takich malutkich samosiejek dębowych i ja je też zostawiam. Może zostaną tu na zawsze, a możliwe, że po prostu zostaną przesadzone w inne miejsce. One się tu posiały, dęby są pożyteczne, dobre, nie palą się, więc w Portugalii są bardzo cenne. Jakby to drzewo urosło, to już nie moglibyśmy go wyciąć bez uzyskania zgody. Jak już na przykład będzie takim drzewem, pięknym obrośniętym korkiem, to już tego drzewa nie można ściąć, tylko trzeba zgłosić, prosić o pozwolenie. A wszystkie inne drzewa można sobie ścinać, oliwki, kasztany, wszystko co można ciąć bez problemu. Że przywiozę tu wannę, bo chcę teraz przymierzyć, gdzie najlepiej wanna będzie pasować. Ona będzie położona na paletach oczywiście. Idę po wannę.
Tu jest schowana nasza wanna. A mamy tą wannę w ogóle przypadkiem całkiem, bo niedawno miałem wypożyczony samochód, taki dostawczy, żeby poprzewozić parę rzeczy. I znalazłem na Facebooku, na Marketplace ogłoszenie. Dziewczyna sprzedawała wannę, nową wannę, nowisieńką za 30 euro bodajże, więc 120 zł. I napisałem do niej, czy to ogłoszenie jest aktualne. Napisała, że tak, tylko że kto pierwszy, to lepszy, bo dużo osób już dzwoni. Powiedziałem, że w takim razie jadę już. No i pojechałem i przywiozłem wannę. Jestem bardzo zadowolony z zakupu. Nowiuteńka, nieużywana wanna, metalowa, nieobita nigdzie. Może mi Kaśka pomoże? Kasia! O, lodówka. Ale jaja. Teraz wybiorę te rzeczy. A to w środku, co mamy, to jest plandeka, słuchajcie. To jest plandeka, która ma 2 miesiące. Kupiliśmy plandekę na to drewno. Zapłaciliśmy, nie wiem, 25 euro za całą plandekę. I jak widzicie, ona jest poszczerbiona. Ona się po prostu jak papier drze. W ogóle nigdy nie widziałem żadnej kaniny ani materiału, który by się tak pruł. Nie wiem, co to jest, ale wrzuciłem to po prostu tu do wanny, żeby się nie sypało po ziemi. Teraz to muszę po prostu zwinąć gdzieś do worka i wywalić i zabrać stąd wannę. Puściającą mogę zrobić tą wannę, ale by było, o Jezu. Nad takim ogniskiem tak smrała. Tu pod spodem ognisko. Nalać wody. I huśtawka z wanny. O Jezu, zajebisty pomysł. Ale może za rok. A poza tydzień. Tu trochę nuda, nic nie widać. Tu drzewa. Tam jest zachód słońca. Raczej to będziemy w nocy używać. Wieczorami. Chyba tak. Mhm. Tak lepszy. W tą stronę. Tutaj będzie podejścik. Tu będzie wanna. Z tyłu będą rośliny. A, jeszcze piecyk. Kotłownia. Bo mam taki pomysł, żeby zrobić tutaj oczywiście ciepłą wodę. Dzisiaj nie będzie to podłączone. Dzisiaj będzie tylko przyłożona wanna, zrobiony podest, schody i tak dalej. Albo w tym odcinku, niekoniecznie dzisiaj. Może mi to zajmie kilka dni. Natomiast później na jesień chciałbym tutaj mieć podgrzewaną wodę. I ja już widziałem takie piecyki, to są po prostu takie kozy. W środku zrobiona jest taka spirala, taki wymiennik ciepła. I podpaliwszy ogień, nalewawszy wody, tam się miesza to wszystko i jest zajebiście pyszna, wspaniała woda, cieplutka. Myślałem o tym, żeby zrobić ognisko pod spodem, natomiast już ktoś był przede mną, kto to zrobił i mówi, że po prostu bardzo szybko się woda nagrzewa, do tego stopnia, że się nie da wejść do środka. Trzeba zgasić ognisko, jak się zgasi ognisko, to się woda wychładza, więc to jest nie da dobry pomysł. Dlatego najlepsze są po prostu osobne takie piecyki, w których można palić mniejszy płomień i cały czas ta woda się grzeje. Jeżeli ktoś z Was umie robić takie piecyki i chciałby nam taki piecyk zrobić za pieniądze oczywiście, to dajcie nam znać, ponieważ tu w Portugalii takiego rzeczy, czegoś nie mają pojęcia. Po prostu szukałem wszędzie, nie znalazłem. W Polsce znalazłem, jeden gość robi takie coś, ale to jest nie do końca to, co ja bym chciał. Jest blisko, ale nie jest to dokładnie to, co ja bym chciał. Więc jeżeli ktoś z Was miałby pomysł, jakby taki przypływowy ogrzewacz opalany drewnem chciałby nam zrobić, wyspawać, to dajcie nam znać, a potem my sobie to po prostu na Europalecie do Portugalii wyślemy. A ten piecyk może stać tutaj, bo tu będzie wyczyszczone. Dobra, idę po prezeskę, bo prezeska musi podjąć decyzję. Pani prezes! Katarzyna, jest potrzebna Twoja opinia. Jako jednej z użytkowniczek tego oto pięknego wynalazku. Jest pytanie, czy będzie tak, w poprzek, gdzie byś chciała tą wannę, w sensie? Wzdłuż na pewno. A możesz wejść do środka zobaczyć, jak by ci było? Bo ja byłem wzdłuż i tak nudno trochę się czułem. W sensie wzdłuż krzaków. No ja wolę sobie patrzeć tam, niż patrzeć tu. Aha, okej. Okay. Dobra, to poczekaj, obrócimy cię.
tak, tak, tak. Podest po tej stronie czy po tamtej stronie do wchodzenia? To jest cały podest? To wszystko to jest podest? Mhm. To będzie większe. Myślę, że tyle. Ja myślę, że co najmniej jeszcze jedna. Co jeszcze jedna? Jeszcze jeden jako podest. Jedna europaleta? Tak. No to spoko, ale gdzie? No tu, z przodu. Dobra. Żeby to było na środku, otoczone podestem. A ja bym to w ogóle przesunął tu, w to miejsce. Całkiem. To przesuń. Przerwa na obiad. Kasia tam kończy jakieś pilne rzeczy. Kotek śpi, a ja zostałem poproszony, żeby zrobić obiad. Oj! Nie. Bo robię dobrą carbonarę. A Kasia dzisiaj sobie zażyczyła carbonarę. Rzucam żółtko, dosypuję czarnego pieprzu, mieszam i taką papkę gotową odkładam na bok. W tym czasie grzeje mi się tutaj już oliwa z oliwek na patelni, do której powędruje boczek i czosnek, a tutaj w garnku robi się makaron. Przydałaby się ta koparka już teraz, bo nawet żeby troszkę podkopać gdzieś ziemię, to muszę po prostu używać kilofa, bo tu jest strasznie zbita glina. Dobra. Właśnie dołączyła do nas kotka. Co to za nowy teren? Ej, tam jest ta nora. Od razu do nory. Ale sobie znalazłaś bezpieczne miejsce. Nie ma szans je nawet pogłaskać, bo jest po środku kolce. O nie, nie patrzcie. Tam kot sika. Kot nam się sikał tutaj. O nie. No, no, kocie, co ty zrobiłeś? Ona rozkminia, że można tak. Nie w kuwecie. Chociaż za nią znaleźliśmy, to na pewno sikała tak w lesie. Ona się czuje teraz jak w domu. Dobra, kładziemy te palety. Ja kliknęła po prostu. Kliknęło idealnie. Proszę, kochana. No, ja nawet nie muszę tego używać, ja wiem, że to jest proste idealnie. No po prostu cudownie. Dobra, czy że na przykład. Co piękne są kolory. Pięknie w ogóle z tego miejsca jest. No, że mnie prześwitują spodnie. A ja mam nadzieję, że prześwitują. O nie, nie, wy nie widzicie. No tak wymyśliłem. I to obiję deskami, da cyt. Smart. Może być? Będzie. Będzie. To niech tak będzie. Leję wodę. I mamy kolejny dzień naszych zmagań z łazienką. Widzicie za mną, że troszkę przybyło. Przesunęliśmy troszkę wannę w tą stronę, dołożyliśmy dwie palety, tak żeby tutaj było jeszcze miejsce na położenie jakiegoś krzesełka, szlafroka, świeczuszek i tak dalej. Więc Kasia mi poprosiła, żeby przedłużyć ten cały podest. Przyniosłem deskę tarasową. Deska tarasowa będzie mi służyć jako zamaskowanie, że tak powiem, tych palet, tak żeby nie było ich widać. Z każdej strony zostanie to obite deską tarasową i na koniec wyszlifowane, pomalowane. Chyba tyle, ale zobaczymy, co będzie później. Jeszcze muszę zrobić tutaj schodki, ponieważ to zostało dosyć mocno podniesione i żeby tutaj nikt nie spadł, to zrobię po prostu taki schodek dookoła. I taki jest plan na dzisiaj. Mocno grzeje słońce, ale jest lekki wiaterek, więc da się to przeżyć.
moi drodzy, robota tutaj na dzisiaj jest zrobiona. Skończyłem robić podest. Mam schodek przy wejściu, dookoła. Wszystko jest ładnie obite deską tarasową. Jedynie co, no to oczywiście trzeba będzie to wszystko wyszlifować i pomalować, ale to później, bo dzisiaj jest taki mocno wieczny dzień i ja nie chcę, żeby ten pyłek się przykleił, więc to malowanie będzie w takich odpowiednich warunkach. Jestem bardzo zadowolony z efektów, bo nie widać w ogóle tych palet. Wanna jest nowa, więc super. Tu gdzieś w przyszłości stanie ten piecyk i wtedy dokończymy jeszcze taką balustradę, tu zrobię z tej strony, szafeczkę na kosmetyki, na jakieś ręczniki, na świeczuszki i te sprawy, więc to na pewno będzie w przyszłości jeszcze ewoluowało. Na pewno też w przyszłości będę musiał wyciąć te czernice, ponieważ one są no wspaniałe, można sobie leżeć w wannie i zajadać się owocami leśnymi, natomiast spadają i robią mi tu syf. Więc muszę się w przyszłości ich pozbyć, żeby mi tutaj, że tak powiem, nie robiły syfu, bo podejrzewam, że będzie ciężko wyczyścić to z tej deski, bo wanna to jeszcze pół bidy. Więc mam taki plan, że przyjdziemy to może jutro z Kasią, wyzbieramy co się da, zrobimy sobie szejka pysznego z owoców leśnych i ciachniemy te wystające nad wannę kałęzie. Zamykam papa na dzisiaj tam, bo chciałbym teraz iść na most, bo troszeczkę słońce jest niżej, już jest późno, bo godzina 17:30 i jest mocny wiatr zimny, bardzo przyjemny, chłodny, więc mogę teraz wreszcie wyjść do pełni słońca i tutaj pracować. Tutaj mam rzucone na most, taki most zrobiony dosłownie w 5 minut. Bez piłowania, bez szlifowania, bez niczego, tylko rzuciliśmy takie belki na to, takie wieka do skrzyń transportowych, które dostaliśmy niedawno w prezencie i spisuje się to, że tak powiem, nic to nie kosztowało, więc jest to super. Więc mam plan teraz dołożyć jeszcze jedną belkę na środek, skrócić te dłuższe, poprzybijać wszystko i zrobić tutaj schody. Zapraszam do oglądania dalszej części. Jeszcze mały myk, który chcę zrobić, bo te deski od spodu są takie bardziej gładkie, takie ładne, a od tej strony drugiej są takie brzydkie, poszczepione. Widzicie? To są takie niezaładne, po prostu mieli te boczki, więc pozbywam się tej deski i to będzie góra. Wcześniej to był spód, teraz była góra, teraz będzie na odwrót. Ale na szczęście wychodzicie same padają, nie tak jak w niektórych paletach. Palety niektóre są tak zbite ciężko, że ciężka to jest robota. Tu dzisiaj mamy cyk. Gotowe? Nowe królicze jamy na Bolisie. Kurde, to jest duże. Sporo tych królików tu musiało mieszkać kiedyś. Szok. Kompletowałem deseczki, mam 3 różne gatunki drewna z jednej skrzyni, z drugiej skrzyni i deskę, którą kupiłem jakiś czas temu, taką szalunkową i ona jest troszkę grubsza niż tamte, ale nie dużo różnicy. No i ona z uwagi na to, że to jest jakieś dziwne drewno, to jest po prostu wykrzywiona, ale
Myślę, że jak to przywiercę, będzie pięknie. Szkoda, że nie mam grubościówki. Jakbym miał grubościówkę, to bym wszystkie te deski wpuścił do grubościówki i wyszłyby piękne, gładziutkie i takie. Ale nie mam tej grubościówki, więc są takie sękate. Teraz je przywiercę i chyba już będzie dzisiaj koniec. O, pół do dziewiątej. Więc jeszcze pół godzinki i koniec.